Wkrótce do SCP Secret Laboratory wejdzie update Scopophobia. Wprowadzi on dużo zmian do gry, m.in. nowe menu, rework 096, system staminy, efekty oraz system ticketów. Przyjrzymy się każdej z tych rzeczy, a zacznijmy od nowego menu gry. Bo teraz na głównym panelu nowego menu gry mamy linki do wszystkich social media, jakie są, i zakładkę wiadomości do GameDevu połączoną ze Steam. Na górze znajduje się teraz pasek z stronami menu i to tyle z tej pierwszej strony. Na drugiej stronie mamy serwery. Od teraz przy serwerze znajdują się ikony z ustawieniami serwera. Informują one nas o tym, czy serwer jest zmodowany, czy jest na nim friendly fire. Zostały również dodane zakładki historia i ulubione serwery, czyli coś, co powinno zostać dodane wieki temu. Trzecia zakładka to ustawienia samej gry. Znajdują się tu wszystkie ustawienia, co na pewno jest usprawnieniem porównując ostatnie ustawienia, które musisz przechodzić 10 razy, aby wszystko ustawić. Czwarta zakładka to przycisk wyjścia. Zaczniemy od zmian w SCP-kach, ponieważ jest ich najmniej. Jest to całkowity rework 096, ale to za chwilę. Mamy teraz dwie rzeczy na głowie, a jest to buff dla zombiaka. Od teraz możemy wbijać szyby w Widrumie, a 106 może przechodzić przez szkło. Jest to najpotężniejszy buff dla tych SCP w całej grze i nie wydaje mi się, żeby rework nieśmiałka był już potrzebny. Możemy już to zostawić. Od teraz zmieniony jest system respawny MTF oraz CI. Został wprowadzony system biletów. Pojawi się ten oddział, który ma ich więcej. Można zdobyć za wykonywanie działań typowych dla oddziałów, np. zabicie SCP, da bilety oddziałem MTF, przez co np. jeżeli Chaos zabije SCP-ka, to dostaną te bilety MTF-y i tylko CIA zaszkodzą samym sobie. Ucieknięcie naukowca da bilet MTF, a klasy D da Chaosowi. Jeżeli naukowca odeskortuje Chaos, to daje to bilety Chaosowi, a jeżeli ochrona odeskortuje klasę D, to da to bilety MTF-om. Powoduje to opłacalność eskortowania przez te oddziały, co zwiększa, co powoduje, że roleplay właśnie staje się opłacalny. Mechanika respów polega na tym, że na jedną osobę pojawiającą się przypada jeden wykorzystany bilet, czyli jeden z respionu MTF to jeden bilet zebrany z puli biletów MTF. Wtedy więcej biletów ma CI i oni respią się w drugiej kolejności, potem MTF-y i tak w kółku do końca rundy. Admin może również własnoręcznie dawać bilety za pomocą RA. Pojawiło się w tym patchu bardzo dużo zmian w mapie. Między innymi wróciły czerwone światła, które są przy aktywacji głowicy alfa. Od teraz cały poziom jest czerwony, a atmosfera grobowa. Przy wyjściach z Light Zone pojawiły się ekrany informacyjne, na których jest podana informacja o tym, za ile dojdzie do dekontaminacji Light Zone. Usunięto możliwość wskoczenia na ostatnie okno SCP-106. Zostały wprowadzone również zmiany w konsolce admina. Powstała zakładka o systemu biletów i statusów, a teraz przy wlepieniu bana admin może napisać powód bana, co zostanie uwzględnione w broadcaście oraz w logach serwera. Została wprowadzona jedna zmiana w itemach. Od teraz adrenalina daje chwilę dodatkowe HP oraz powoduje, że nie tracimy staminy podczas biegu. Teraz przejdziemy do większych zmian. Od tej wersji gry zostały dodane nowe statusy, efekty. Może je dawać admin serwera za pomocą konsoli lub można je otrzymywać w trakcie gry za pomocą użycia przedmiotu lub poprzez SCP-ki. To jest lista statusów. Envirogated. Efekt adrenaliny. Biegasz nie tracąc staminy. SCP-268. Standardowy efekt po nałożeniu SCP-268, czyli niewidzialność. SCP-207. Standardowy efekt Coca-Coli, czyli zwiększona prędkość biegu bez stracenia staminy kosztem życia. SCP-939 Visuals. Efekt widzenia jak SCP-939. Można włączyć tylko widzenie przez ściany, widzenie jak 939, ale graczy widzimy normalnie. Oraz cały efekt widzenia jako 939. Corroding. Efekt przeniesienia do wymiaru gwałtu SCP-106. Sinkhole. Efekt spowolnienia jak przy przechodzeniu przez ogromne dziury 106, które spowalniają. Pojawiają się one w Light Zone. Flashed. Efekt flasha od granata błyskowego. Admin może ustawić długość trwania flasha. Jest to od jednej sekundy do wieczności. Amnizja. Efekt powodujący, że nie możemy otwierać ich w punku i przeładowywać broni. Powodowany przez ugryzienie SCP-939. Bleeding. Daje efekt krwawienia. Co 5 sekund dostajemy damage. Kolejno 20 HP, 10 HP, 5 HP. Otrzymujemy go 0. Blinded. Efekt oślepienia. Mamy rozmazany ekran. Efekt nadawany przez RA. Burned. Efekt poparzenia nadawany przez grant i wybuch SCP-018. Powoduje, że otrzymujemy więcej obrażeń ze wszystkich źródeł. Confused. Chyba najdziwniejszy efekt. Otrzymywamy od każdej z eksplozji. Powoduje, że jak szybko obracamy kamerę, to mamy rozmazane tło. Deafened. Efekt ogłuszenia. Od wszystkich granatów oraz adrenaliny wycisza wszystkie dźwięki w naszym otoczeniu.
Decontaminating. Efekt dekontaminacji, co sekundę tracimy 10% naszego maksymalnego zdrowia. Po 10 sekundach umiera ziomuś. Disabled. Efekt spowolnienia nadawany przez admina. Ensnared. Efekt powodujący, że nie możesz się ruszać, ale możesz skakać. Wreszcie można przeprowadzić 1 z 10. Można otrzymać tylko 0. Hemorrhage. Bieganie zabiera 2 HP na sekundę. Można otrzymać tylko 0. Poisoned. Efekt zatrucia powoduje, że zabiera nam HP co 5 sekund. Z każdym uderzeniem od efektu tracimy więcej HP, nadawany tylko przez remote admina. Affiliated. Efekt, który powoduje, że nie mamy regeneracji staminy i od samego stania ją tracimy. Jak kończy się stamina, to zaczynasz tracić HP aż do śmierci. Można dostać tylko z ERA. Exhausted. Zmniejsza ilość regeneracji staminy o połowę. Otrzymywany z ERA. SCP-096 dostał New Yorka. Od teraz jest Alpha Chadem, który ma 2,5 metra wzrostu i rzeczywiście jest creepy. Tak, wreszcie. Po 2 latach prawie, od kiedy jest ten gówniarz, dopiero teraz jest straszny. Dziękujemy. Zaklaskałbym, ależ nie wyewoluowałem rąk. Oto jego nowe mechaniki. Widoczność selekcyjna. Od teraz nieśmiałek nie może być rage'owany przez klasę D, aby mógł zniszczyć cały dział T w 10 sekund. Aby nieśmiałek mógł kogoś zabić, to musi się ta osoba musi popatrzeć się na jego twarz, a nie w plecy lub w stópki, jak ostatnio. Nie 5 sekund, tylko jej ułamek. Ofiara, która się na niego popatrzyła, teraz jest podświetlona i widać ją nawet wtedy, gdy ma ona efekt niewidzialności. Oznacza to, że czapka już nie uratuje. Również można zostać targetem nieśmiałka przez strzelenie w niego. Otwieranie bram. Pamiętacie ten moment, gdy nieśmiałek był rage'owany, a potem mu zamykano gate przed ryjem? XD w te czasy, bo teraz ma na tyle siły, bo na kwarantannie walił konia 2 rękoma i może podczas rage'a otwierać gate i zabić wszystkich w środku. Robi to się za pomocą prawego przycisku myszy podczas rage'a. Przestań płakać. Od teraz nieśmiałek może się samo kontrolować i zamknąć ryj na chwilę, aby stanąć przy drzwiach i zostawić na przechodniu w pułapkę. Rage. Od teraz nieśmiałek ma tylko 500 HP, ale za każdą osobę, która się na niego popatrzy lub do niego strzeli, czyli zostanie jego celem, zostaje dodatkowe HP w ilości 250 za jedną osobę. Ma to podobny efekt do użycia adrenaliny. Również czas rage'a został zmieniony. Od teraz rage trwa 15 sekund, czyli tyle co wcześniej, ale za każdy cel dostaje dodatkowe 3 sekundy. Powiedzmy, że nieśmiałka popatrzyło się 5 osób, on ma rage'a przez 30. Naładowany skok. Od teraz ta kupa gówna może zamienić się w Adama Małysza i w powietrzu może odpalić ultra naładowany skok i zrobić 102 metry like a real boss. Robi się to za pomocą combo spacja i prawy przycisk myszy w powietrzu. Komenda Enrage. Jeżeli jesteś adminem i chcesz narzucać rangi marble dupy, to możesz użyć komendy Enrage w tekstowej wersji konsoli admina. To już by było chyba wszystko z tego update'a. Dziękuję wszystkim oczywiście za 200 subskrypcji oraz za 1000 wyświetleń pod moim poradnikiem do tej gry. Wkrótce pojawi się więcej tego typu filmów, również pojawią się nowe filmy. Obecnie planuję parę nowych rzeczy. No i widzimy się wkrótce. Siema.